Rozpoczynamy kolejny program serii Mazowsze Powiat Płocka. Dziś porozmawiamy o ciekawych tematach, które dotyczą miasta Płocka, ale i całego Mazowsza moim Państwa gościem jest pan Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Rady Miasta Płocka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. A rozpoczynamy od takiego dużego wydarzenia kulturalnego 10 marca. Wielkie multimedialne widowisko muzyczne w Orlen Arenie. Z jakiej to okazji? A to tak dokładnie, panie redaktorze, dziękuję, że zaczęliśmy od tego tematu. No są dwie okazje, bardzo wyjątkowe jeżeli chodzi o ten tydzień. To znaczy, pierwsza wyjątkowa okazja dla nas wszystkich, zarówno dla mężczyzn, ale może przede wszystkim dla kobiet jest Dzień Kobiet, tak? Wypada nam Dzień Kobiet w najbliższy piątek. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale, ale myślę, że to jest, tak jest dobra data tak. do tego, żeby zaprosić kobietę swoją na tak wspaniałe widowisko multimedialne, muzyczne, jakie samorząd Mazowsza organizuje. A organizuje dlatego, że to jest kolejny Etap kolejna odsłona 25-lecia jubileuszu funkcjonowania województwa mazowieckiego w znanej postaci, i tak jak część procesów inwestycyjnych robiliśmy czy różnych wydarzeń pod tę okoliczność, to oczywiście nie zapominamy również o tych wydarzeniach kulturalnych, które są myślę, że bardzo przyciągające mieszkańców całego Mazowsza, w tym przypadku Płocka, i tak bardzo odpowiedzialnym za tę kwestię jest warszawska opera kameralna. Organizuje właśnie to wielkie muzyczne widowisko. Co to znaczy? To znaczy, że na scenie pojawi się około 100 osób, będą pokazy laserowe, będzie to połączenie DJ-a Gromi, chociażby z operą i ze śpiewem Alicji Węgorzewskiej. Będzie można również zobaczyć topowych młodzieżowych artystów, Sarechmiel, Chmiel, chociażby zespół Wiatr. No, naprawdę sporo tego dobrego. Ja przyznam szczerze, że dostałem pakiet 100 bezpłatnych biletów, które przygotowałem do rozdania, jeżeli chodzi o płocką delegaturę. Również współpracujemy z mediami i tam zostawiliśmy bezpłatne wejściówki, kilkaset bezpłatnych wejściówek dla mieszkańców Płocka. Ale również zachęcam do tego, żeby odwiedzać zarówno social media, jak i strony Warszawskiej Opery Kameralnej, bo tam koleżanki, zarówno pani Danusia, jak i pani Alicja, mają też kilkaset biletów bezpłatnych na to wydarzenie dla Płotcza. To trzeba się pofatygować, wejść na stronę social mediów i przeczytać, jak to zrobić. Natomiast faktem jest, że w Orle na Renie takie wydarzenie po raz pierwszy organizuje samorząd województwa. Liczymy na to, że z całego Mazowsza zjedzie około 4000 osób. Wielka sceneria, naprawdę, wielka reżyseria, no coś takiego na czasie, XXI wiek. Tak jak powiedziałem, będą lasery, będzie śpiew operowy, będzie śpiew młodzieżowy, będą pokazy dj -skie. Naprawdę warto być z nami 10 marca. Natomiast w ogóle zapowiada się, muszę panu redaktorowi powiedzieć, ten 10 marca z punktu widzenia samorządu, województwa, bardzo pracowity, bo to jest jedno z dwóch wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Podczan. Te w wymiarze oczywiście szerokiej kultury, ale będzie też jeszcze jedno. Natomiast może nie zdradzam, bo być może pan redaktor mnie o nie zapyta. Zapytam już za chwilę. Natomiast jeszcze na moment ten koncert i te 25 lat samorządu województwa mazowieckiego, to już jest kolejne wydarzenie z serii właśnie upamiętniającej te 25 lat istnienia samorządu mazowsza, takiego jaki znamy obecnie, puenta czy przecinek? Dość interesujące postawienie, postawione pytanie. Natomiast ja uważam, że warto wiedzieć generalnie, czym Mazowsze jest dla naszego Płocka, czym ten Płock jest dla Mazowsza, ale też warto wiedzieć, w jaki sposób samorząd województwa pomaga, chociażby w procesach inwestycyjnych, jeżeli chodzi o nasz subregion Płocki. Myślę, że to nie jest puenta, tylko stawiamy przecinek i jedziemy dalej dlaczego? Dlatego że jesteśmy po to właśnie jako samorząd regionalny, żeby pomagać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wielu tak naprawdę subregionów, w zasadzie to każdej gminy, każdego powiatu i każdego miasta. I tak też chociażby um, możecie państwo zauważyć taką akcję um, informującą na plakatach, autobusach, billboardach Ile to w roku obecnym samorząd województwa, czyli Mazowsze, które obchodzi 25-lecie swojej działalności, dołożyło do procesów inwestycyjnych, które są realizowane przez miasto, przez powiat i przez gminy. Okazało się, że gdyby nie to wsparcie, to 522 inwestycje byłyby zagrożone w regionie. To oznacza, że w bardzo różnych programach, a tych programów mamy ponad 20 już w tej chwili, na które przeznaczamy w roku obecnym ponad miliard złotych pewnie nam wyjdzie sumarycznie, pomagamy właśnie prezydentom, burmistrzom, pomagamy starostom. Po co? No, po to, żeby mogli oni spełniać oczekiwania danych, że tak powiem, lokalnych społeczności. Te programy kierujemy również do ochotniczych straży pożarnych, kierujemy do sołectw, kierujemy do działkowców, kierujemy do organizacji pozarządowych i faktem jest, że zawsze dokładamy tę cegiełkę bardzo często ona jest taka strategiczna, bym powiedział stawiamy kropkę na D. Po to, żeby móc zrealizować te inwestycje, i my to czujemy i rozumiemy ten samorząd, w jaki sposób ten system naczyń połączonych ze sobą funkcjonuje, ale wie pan, wiecie państwo, nie samymi procesami inwestycyjnymi człowiek żyje. To znaczy, że niekoniecznie ludzie oczekują od nas tylko naprawy chodników, modernizacji ulic, ale też wyjścia trochę ponad to. A wyjściem ponad to na pewno jest taka bardzo dobra kultura i te wszystkie ciekawe wydarzenia, które kulturalnie zaproponowaliśmy w tym ostatnim roku Poznań. No teraz mamy wspaniałe widowisko multimedialne, ale były piękne koncerty, były wspaniałe spektakle, były bardzo interesujące wystawy w muzeum. Naprawdę też stawiamy duży nacisk na to, żeby w Płocku i w regionie płockim ta kultura była dostępna dla wszystkich, ponieważ ona jest bardzo budująca i myślę, że rozwija nasze społeczeństwo. Nieważne, czy ktoś jest seniorem, czy dzieckiem, czy w takim wieku mniej więcej jak my, panie redaktorze, ale zawsze ta kultura jest rozwojowa dla nas. To jednym zdaniem ta pomoc skierowana od Mazowsza do samorządów po zmianie warty w parlamencie może być jeszcze większa? Wie pan, my robimy swoje. My jako samorząd województwa mazowieckiego pracujemy każdego dnia, tempa nie zwalniamy, mamy opracowany budżet każdego roku, który przeznaczamy na wsparcie, tak jak powiedziałem, no teraz na to 25-lecie to jest rekordowy budżet, miliard złotych wsparcia na tylko programy wsparcia, które są wykreowane dla samorządów. Natomiast tak, po tej zmianie warty w sposób o bardzo odpowiedzialny mówię po 15 października, że będzie więcej, dobra. Dlaczego? Bo samorząd województwa, moi Drodzy, to również jest to miejsce, które dystrybuuje środki europejskie. Fundusz europejskie dla Mazowsza, ale również będzie miało wpływ na KPO, będzie miało wpływ na różnego rodzaju programy i projekty, które będą dla Was bardzo interesujące z punktu widzenia środków europejskich. Niestety, poprzednia ekipa poprzez różnego rodzaju turbulencje w praworządności zablokowała skutecznie te środki na wiele lat. No i teraz się okazuje, że możemy dopiero odblokować. My już mieliśmy pierwsze dobro dla naszych beneficjentów. Proszę zwrócić uwagę, że kilkaset milionów przeznaczyliśmy na wsparcie w 85% do zakupu wozów bojowych, strażackich, których wartość zdecydowanie przekracza 1,5 miliona. I w Płocku już te środki europejskie pan marszałek Adam Struzik podpisywał. Natomiast to jest. Ten znak, że właśnie odblokowały się te środki i możemy w sposób spokojny, zrównoważony, systemowy działać z środkami europejskimi. Więc z jednej strony mamy budżet Mazowsza, który przeznaczamy na swoje zadania i pomagamy 314 gminom, 42 powiatom i wielu miastom. Natomiast dodatkowo dystrybuujemy środki europejskie no po to, żeby jeszcze lepiej wzmacniać budżety inwestycyjne, chociażby w Płocku. To teraz zapowiedziane. Drugi temat z 10 marca, proszę Państwa. Z jednej strony to będzie wydarzenie duże kulturalne, z drugiej strony, z to, z strony wydarzenie prozdrowotne, bo tego dnia e, odbędą się bezpłatne badanie, badania, badania wzroku, bo wzrok i ostrość widzenia i choroby z tym związane to bardzo ważny temat. Panie redaktorze, szanowni Państwo, w ogóle obszar zdrowia dla samorządu województwa jest bardzo ważny, bo proszę zwrócić uwagę, że my mamy kilkadziesiąt jednostek typu szpitale. Wszystkie szpitale w randze szpitali wojewódzkich to organem jakby prowadzącym jest oczywiście marszałek województwa, i my zdajemy sobie sprawę z tego, że system jest nieudolny i że są problemy w wielu obszarach zdrowia. Natomiast wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Tym razem, również 10 marca, w jednostce zdrowotnej, bo w medycynie pracy, czyli w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy od godziny 9 do godziny 17 zapraszamy wszystkich płodszan na bezpłatne podkreślam bezpłatne badania wzroku. Statystyki są bardzo niepokojące. Panie redaktorze, dziś, kiedy mamy mm, bardzo e, dramatyczną, można powiedzieć, wadę wzroku, czy mamy w pewien sposób taką sytuację, że na CITO potrzebujemy do okulisty, to czasami kolejka jest około 45 dni. Kiedy mamy do czynienia ze stabilną wadą wzroku, lub potrzebujemy okulisty, ale nie na CITO, to niestety kolejka sięga powyżej 130 dni. Te dane naprawdę nie są um, rokujące. Niemniej jednak, gdy zobaczymy społeczeństwo nasze w Polsce pomiędzy 16 a 54 rokiem życia, to okazuje się, że co czwarty um, uważa, że ma zły wzrok, a co drugi z nas skarży się wielokrotnie na oczy. Więc jakby te Bezpłatne badania są bardzo zasadne. My będziemy mieli specjalnych, że tak powiem, dobrych profesorów, specjalistów, będziemy mieli odpowiedni sprzęt i od godziny 19 do 17 tyle, ile będziemy mogli, tyle ludzi bezpłatnie przebadamy, ale to nie wszystko. Jeżeli ktoś będzie potrzebował tej pomocy, takiej no, na cito, że się tak wyrażę, i takiego no, natychmiastowego skierowania do odpowiednich jednostek, to otrzyma to również tego dnia. Więc bardzo poważnie traktujemy akurat ten. Event y, na zasadzie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej obszaru oczu i zapraszamy. Naprawdę, szanowni Państwo, rejestracja będzie na bieżąco. Wszyscy Państwo, którzy przyjdziecie, mam nadzieję, że dostaniecie się do tego okulisty. No, jeżeli przyjdzie tysiąc osób, to będzie ciężko, ale zrobimy wszystko, co możliwe. Jeżeli osoby by się nie dostały, które naprawdę potrzebują, to jeszcze 24 marca w Bodzanowie, w OSP Bodzanów, przy ulicy Głowackiego 22 będziemy mieli bardzo podobny event. zasadzie ten sam i tam będziemy również te badania wzroku organizować. Niemniej jednak warto, zapraszamy, z wielką pokorą i nadzieją, że będziemy Państwu mogli pomóc. Nie musimy się rejestrować, po prostu przychodzimy i Dokładnie. korzystamy z tej pomocy. Pan dyrektor nie potrzebuje okularów. Ja akurat jako jeden z nielicznych z rodziny nie potrzebuję, ale wielu u mnie w rodzinie no, już posiada odpowiednie wady i ma z tym problem. Natomiast z racji tego, że skończyłem 41 lat w roku obecnym, nie wiemy jaka będzie szybka przyszłość. Otóż to. Płętujemy naszą dzisiejszą rozmowę bardzo ważnym tematem, bo porozmawiamy sobie teraz, proszę Państwa, o bezpieczeństwie powodziowym. Kilka tygodni temu mieliśmy pogotowie przeciwpowodziowe w Płocku i na terenie Powiatu Płockiego, bo powódź jest bardzo realna, ale teraz są szanse, żeby zająć się tym tematem kompleksowo. Za nami pierwsze takie spotkanie, a kolejne przed nami. Tak, ja jeszcze raz odniosę się do słów pana redaktora. Czy po 15 października będzie lepsza zmiana, czy nie? No, szanowni Państwo, przez 8 ostatnich lat nie można było doprosić Wód Polskich o kompleksowe zajęcie się naszym odcinkiem rzeki Wisły, naszym, to znaczy w zasadzie od zakroczynia do Wocławka, bo to zagrożenie na tym szczególnym odcinku jest bardzo duże. Proszę zwrócić uwagę, że nasze dane, które my posiadamy i to opracowane przez odpowiednie uczelnie, nie są rokujące. Około 2,5 miliona metrów sześciennych na muł wpływa do Wisły, a w zasadzie przez te 8 lat udało się wydobyć około 300 tysięcy metrów sześciennych. To naprawdę są bardzo kiepskie dane. Natomiast ja mówiłem od samego początku, już w grudniu sygnalizowałem, że mam spotkanie z panem ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, pod którego to podlegają wody polskie i faktycznie dzięki uprzejmości marszałka Sejmu Piotra Skorżyelskiego i Szymona Hołowni spotkaliśmy się z panem ministrem Dariuszem Klimczakiem. Wiemy o tym, że jeszcze w marcu będziemy gościć pana ministra ze specjalną informacją odnośnie właśnie tego tematu. Natomiast teraz zrobiliśmy takie prespotkanie z generalnym dyrektorem w zasadzie Wód z Warszawy, któremu chcieliśmy zasygnalizować i chcieliśmy pokazać w terenie, jak wygląda faktycznie w tych czasach, kiedy nie ma zimy, a jest już stan podniesiony, powodziowy, jak wygląda Wisła, z jakimi problemami się borykamy, tak żeby przez te najbliższe trzy tygodnie mógł zreferować. Panu ministrowi, jakie są potrzebne e, narzędzia, jakie są potrzebne inicjatywy i będziemy na ten temat dyskutować. E, wiecie Państwo, być może te pieniądze się znajdą i to na wniosek mojej skromnej osoby i Sylwestra Ziemkiewicza, starosty Płockiego, ale nie tylko. Te kwestie będziemy poruszać, bo będziemy jeszcze poruszać kwestię ustawodawstwa, ponieważ wydaje nam się, jako ludziom, którzy no, żyją trochę tym problemem Wisły, że i prawo nie nadąża za tymi potrzebami, które my dziś mamy. Ale tak jak powiedziałem, nie chcę wyprzedzać tej kwestii. Wszystko wskazuje na to, że 27 marca będziemy gościć na Wałach pana ministra, który przyjedzie z odpowiednią informacją. Jak państwo wiecie, ja od lat jestem związany z tym tematem i to tak bardzo uczciwie, ze względu na to, że od pokoleń mieszkam nad tą wisłą, rozumiem tę wisłę, rozumiem niebezpieczeństwo i rozumiem plusy mieszkania nad tą wisłą. Natomiast w tej chwili pytanie, które zadałbym nam wszystkim, to nie jest pytanie, czy będzie powódź, tylko jeżeli nie zmienimy stanu obecnego, to pytanie brzmi, kiedy będzie powódź. I naprawdę trzeba zapobiegać e, właśnie tak sformułowanym pytaniom, ale nie przez rozmowy, tylko przez konkretne, konkretne działanie, które będziemy mieli zaplanowane na najbliższe miesiące. I do tego tematu będziemy jeszcze w tym studiu wracać, a póki to dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.